Dzisiaj omówimy sobie Młodych Tytanów i nie ten paździerz Teen Titans Go, tylko wersję dla prawdziwych OG widzów z mojego pokolenia i prawdopodobnie twojego też. Młodych Tytanów, Młodych Tytanów. Tą wersję bardziej superbohaterową, na której wychowało się całe pokolenie starego Cartoon Network. I pokolenie, które dziwnym trafem rozpoczęło niesamowity ciąg do... nie wiem, skąd ten fenomen. Akcja, przygoda, wspaniały humor i elementy romantyczne. No bo w sumie... czy Robin i Gwiazdka się zeszli? Okazuje się, że tak, ale o tym w dzisiejszym odcinku. Na samym starcie zadajmy sobie pytania. Skąd nasi dzielni bohaterowie mają swoje moce? Jak Robin stał się z małego, takiego puci pomocnika Nightwingiem, który sieje postrach Jump City? Skąd Raven ma swoje moce? Spróbujmy odpowiedzieć sobie na te pytania, przechodząc przez niesamowitą fabułę tego show. Wiele lat temu, znaczy miliony lat temu, przed uformowaniem się grupy Młodych Tytanów, dowiadujemy się o Gnarku. Neandertalczyku, który w prehistorii zamarzł pod Arktyką. Towarzyszy mu dziewczyna o imieniu Cole, mająca moce krystalizacji swojego ciała. Musimy o nich pamiętać, bo ta dwójka do nas wróci. Tak samo jak powinniśmy pamiętać to, co działo się 3000 lat przed naszą erą. To znaczy nie chodzi mi o Egipt i piramidę w tym konkretnym show. Tam raz tepnął się cyborg. Został tam uwięziony i nomen omen stał się bohaterem dla pewnego plemienia barbarzyńców, dowodzonych przez bardzo zaciekłych wojowników. Poznaje tam dziewczynę, dobra, szprychę o imieniu Sarasim i ogarnia, że za atakami obcych stoi jeden z naczelnych wojowników tamtejszego plemienia. No i walczy z tym ziomkiem, on się Crowl nazywa. Na szczęście plemię mu pomaga, bo tam budują jakąś technologię, która pozwala go podłączyć, co nie? A ten w zamian za to pomaga im w walce. Pokonują typa, Sarasim wyznaje mu miłość i wydawałoby się, że to wszystko ma zatrwać wiecznie. Nie! Raven i cała ekipa Młodych Tytanów ściągają cyborga do naszych czasów. No ale po wkurzeniu znajduje księgę, w której to widać, że Sarasim została dzielną i potężną wojowniczką, a nawet jego narysowali obok w postaci ludzkiej, a to jest dla niego bardzo ważne. W międzyczasie powstaje jeden z głównych złych, generał Immortus, który jest nieśmiertelny, jak sama nazwa wskazuje. No i przez lata próbuje on zawsze zdobyć świat. Znaczy zbiera armię, by podbić świat w określonej epoce. Od Egiptu po Rzym aż po średniowiecze. Nawet tam dochodzi ta era Sengoku w Japonii. Generał Immortus jest wszędzie. No generalnie zapisał się dość grubymi zgłoskami na linii czasu. Tymczasem w okolicach roku 1000, kiedy to Bolesław robił największą imbę w średniowieczu, tak zwany zjazd w Gnieźnie, my widzimy walkę rycerza ze smokiem. To znaczy Malchiora, tego smoka, z czarodziejem znanym jako Rorek. Zna. Rurek. Siła smoka była wielka, więc typ postanowił zamiast pokonywać, zapieczętować go. W swojej specjalnej księdze. Wieki później ta księga trafia w łapy królowej alternatywek. Raven. Spróbujcie to powiedzieć za pierwszym razem. No i wracając do Raven. Wieki temu istniał międzywymiarowy demon, Trigon, który chciał przejąć cały wszechświat. Oszukał kobietę o imieniu Orela, aby go poślubiła i mieli córkę o imieniu Raven. Ot taka cała historia. Widząc co odpierdziela Trigon, Orela zabrała i następnie przechwyciła Raven i zostawiła na Azara, by ją chronić. Głód mocy doprowadził Trigona do ataku na Azara, gdzie tam został zapieczętowany. Stworzono nawet specjalny pierścień, który miał chronić noszącego przed wpływem Trigona. Generalnie nawet po zapieczętowaniu był cholernie silny. I miał nawet swój własny kult na ziemi, który przeczuwał, że niedługo stanie się coś złego. Jego córka, Raven, miała być ostatecznym końcem świata. Jaki znamy. No ale ludzie na Azara i tak ją przyjęli i wyuczyli swojej magii, myśląc, że uda jej się zmienić przepowiednie. No co, no działa się rozruba później, ale no może o tym chwil parę. No w skrócie, Raven jest teraz na ziemi i robi wszystko, co najlepsze, zanim nadejdzie czas tej wielkiej rozruby. Wracając, był kiedyś artysta w Japonii, który zakochał się w pewnej kobiecie, którą nomen omen namalował, to jest jakieś dziwne. Aby zrealizować swój plan poślubienia jej, użył czarnej magii. Ale no cóż, czarna magia zrobiła go w chuja i zrobiła z niego naprawdę budżetową wersję Venom. Znaczy, on miał mocę, że za pomocą swojego tuszu mógł robić takie minionki i to się później przyda. No i to był pierwszy taki mega villain bro shogun. I on szerzył anarchię. No ale jego moc upadła, kiedy schwytał go Jua Chara Daiso. Ale miał złowrogie plany dotyczące jego magii. Ale do tego też wrócimy. Spokojnie. Na razie zawiązuje suspens wszędzie.
W okresie zimnej wojny żołnierze nie mieli lekkiej gry, gdy jeden z nich stał się bardzo ciekawą formą eksperymentu pewnego chirurga. Gdy jeden z nich stał się częścią ambitnego eksperymentu profesora Changa dla rosyjskich sił bezpieczeństwa. Celem tego szkolenia miało być stworzenie superżołnierza. No, DC też ma swojego kapitana Amerykę. No i tak było. Jego siła i moce były zdumiewające. No, taki DC zimowy żołnierz, może bardziej. Pojawiły się efekty uboczne tej mocy i nie potrafił kontrolować przepływu tej swojej energii. W konsekwencji potrafił zrobić Hiroshima i Nagasaki bez bomb atomowych. No, generalnie grubo. No i bojąc się swojej mocy, pozostał w bunkrze i powiedział, że będzie chronił ludzi, kiedy nadejdzie czas. Okej, pora powiedzieć coś o pochodzeniu naszej głównej piątki. To znaczy czwórki, bo już o Raven trochę powiedziałem. Zaczynając od Robina. Robin kilka lat w przeszłości, którego prawdziwe imię i nazwisko nazywa się Richard Dick Grayson, urodził się w rodzinie akrobatów. I była pewna tragedia, znana jako tragedia latającego Graysona. Jakby jeden koleś, jakby oni wpadli w wojnie gangów, okej? I podcięli im linę i padli. I widział to typ, który formalnie nazywa się Batman i był świadkiem tego i miał takie, o nie, mu też to zrobili, ja go muszę zaadoptować, bo wiecie, tam jego rodzice i tak dalej. No i postanowił go wyszkolić, aby był jego partnerem w walce z przestępczością. Robin jednak w miarę dorastania stawał się coraz bardziej niezależny i chciał coraz mocniej udowodnić Batmanowi, że potrafi walczyć solo. W końcu postanowił opuścić Batmana i wylecieć z gniazda do Jump City, by tam walczyć z siłami zła. A reszta, wiadomo, to już historia. Kilka lat później młody chłopak Garfield Logan, tak Garfield, znany jako Bestia, przyszedł na świat. I wychował się dość dziwnie. Jego rodzice Mar i Mary Logan byli genetykami badającymi dziką przyrodę w dżunglach na całym świecie. Fatalne spotkanie z zieloną małpą doprowadziło do czegoś a la Spider-Man w mega spierdzielonej edycji. I dzięki pomysłowości jego rodziców, bo było z nim mega krucho, uratowali go za pomocą jeszcze bardziej specjalnego serum, które dało mu moce zmiany kształtu w dowolnego zwierzaka. No, ta manipulacja masą musi być ostra. No ale dobra, never mind. Sęk w tym, że zmieniając się w zwierzaka zawsze był zielony. Nie, że głupi, tylko zielony, zielony. Niestety jego rodzice zginęli w wypadku na łodzi, pozostawiając Garfielda sierotą, a mimo to postawił sobie za cel dołączenie do ekipy superbohaterów. Dołączył do Doom Patrolu i dzięki swojej zaradności i zmiennokształtności wywarł spore wrażenie na zespole. Gdy włamali się do ich siedziby, dostrzegli w nim mega ukryty potencjał i powitali go jako dość wartościowego typa. Ostatecznie priorytetem było bezpieczeństwo swojej drużyny. No ale został, wiecie, dostał zjebę od lidera, i dając mu nową rodzinkę do walki ze złem, podczas krytycznej misji Doom Patrol stanął w obliczu wybierania większego zła. Zagrożenie pochodziło ze strony Bractwa, którego celem było aktywować generator kwantowy zdolny do stworzenia czarnych dziur. Podczas gdy zespół stracił czujność i został unieruchomiony, Bestia tam był. I musiał zdecydować między zatrzymaniem generatora, a uratowaniem kolegów ze swojej drużyny i zgadnijcie, co wybrał. No właśnie, drużynę, co nie spodobało się jej liderowi i dostał z... i olbrzymi ochszan. Wiecie, sprzeciwianie się rozkazom i tak dalej, i tak dalej. Poczuł się mega naskoczony i postanowił dać upust swoim emocjom. No ale dobra, cyborg teraz. Tu jest dość dziwna historia. Wcześniej Victor Stone był utalentowany i silny jako nastolatek z jeszcze bardziej obiecującą przyszłością. Jednak wypadek odebrał mu życie, w zasadzie jego matce, i spowodował olbrzymie obrażenia. Ojciec Wiktora postanowił, tego z dużymi obrażeniami Wiktora, bo on był w dość kiepskim stanie, dać mu wszczepy a la cyberpunk i zrobić z niego pół cyborga. Znaczy, cyborga ostatecznie. Postanowił zastąpić uszkodzone części ciała maszynami. Wiktor spotkał się z odrzuceniem i izolacją przyjaciół i rówieśników, co doprowadziło go do głębokiej frustracji i szczerej urazy do społeczeństwa. Pewnej nocy poczuł się na tyle sfrustrowany i chciał uciec od ciągłej obecności ojca. Cyborg postanowił wyjść na ulicę. Miał bluzę z kapturem, aby ukryć swoje cybernetyczne pochodzenie. Miał nadzieję, że wtopi się w otoczenie i chociaż raz poczuje się w miarę normalnie. I poznał tam Bestię. I pewnego dnia podczas tego meetingu na ziemię wpadła gwiazdka. Ta urodziła się i wychowała na planecie Tamaran, gdzie jej ludzie czerpią moc z olbrzymiej ilości emocji. Skrajnych pewnie jeszcze. Jednak kiedy ich planeta została napadnięta przez Gordanian, zdradziła ją jej własna siostra. Kometa bodajże. Wiecie to? Nie ta. Nie ta. No i rodzice gwiazdki zapadli w śpiączkę,
czy Deadly i DK no odeszli z żalu, co nie? Z drugiej strony gwiazdka została odtransportowana do Cytadeli statkiem, ale rozwaliła wszystko i uwolniła się i spadła na ziemię. W Jump City nieumyślnie wywołała chaos, próbując wyrwać się z Kaidan. No i wpadł Robin, no i był Cyborg, i była Bestia. No i nawet jakimś cudem pojawiła się tam Raven. No tak, nie wiem skąd tutaj była. No ale ekipa wpadła na miejscu, można zaczynać. No chcieli ją uratować i no... Zdali sobie sprawę z zagrożenia, że no w sumie ona chce być wolna, gwiazdka, wiecie. Znaczy no Robin to ogarnął i ona go pocałowa, ale cute szczęka! Ale nie z miłości, bo w ten sposób jakby wysysała całe słownictwo. To dziwnie brzmi, co ja mówię, że wysysała pocałunkiem całe słownictwo. Bardzo dziwnie. Ale Biblentrup, panowie, ale ja nie wiem. Ja jak byłem mały, to się podkochiwałem w gwiazdce. Nie wiem, czy wy też. I w tych drugich Tytanach też im kibicuję. Znaczy, no oglądam, bo to takie, wiecie, epizodyczne. Tutaj macie połączone to w fabułę, a tam to macie epizody i to... gryzie się, mocno się gryzie. Odleciała żądając, aby zostawili ją w spokoju. No ale nie wiedzieli, że to zdarzenie to dopiero początek pracy tej wspaniałej piątki. No i pozostała czwórka współpracuje, żeby ją zlokalizować. Podczas gdy Gordanianie najeżdżają na ziemię za zgubą i walczą, aby nie oddać gwiazdki. No i wiecie jak jest, no to walka, co nie? No i walczą, biją wszystkich i przemoc to zawsze... Przemoc to nie jest rozwiązanie, ale w bajkach o superbohaterach w większości jest. No i ocalili miasto i to Jump City jest git, co nie? No i widzimy gwiazdkę, która się rumieni z Robinem. Chyba nie z Robinem. Z Robinem! Moja coś z tego będzie. Czuć mięta przez rumienie. Jest potential! No i ten skład będzie się robił, co nie? Robin przejmuje dowodzenie, Raven używa swojej tarczy kinetycznej, a Cyborg pokonuje Lorda Trogara swoim działem, co nie? Co kurwa? No! Zespół świętuje zwycięstwo i poznaje się trochę lepiej. Gwiazdka wyraża chęć pozostania na Ziemi ze względu na życzliwość, jaką pokazali jej ludzie i cała piątka decyduje się pozostać razem. No i to jest cała fabuła jakby prequelu Młodych Tytanów. Teraz możemy przejść do fabuły, którą mamy pokazaną w prawdziwym show Cartoon Network. Ale bądźcie czujni. Teraz wchodzimy w pierwsze sezony odcinków, a one były naprawdę dość dobrze zrobione. Pierwszy odcinek zaczyna się od pokazu takich tych, wiecie, złych tytanów, którzy magicznym sposobem nazywają się Rój. Tam jest Gizmo, Mamut i Jinx. Nie ta z Lola, tylko taka Raven downgrade. Możemy mieć Raven w domu? Mamy Raven w domu. Tajemniczy najemnik Slate zleca im misję zniszczenia Młodych Tytanów. Przeprowadzają niesławny atak na wieżę Tytanów, tą wiecie, tą stel, ja nie wiem w ogóle, to jest wzór konstruktorstwa, jak to w ogóle, jak to działa, co je tam, dobre fundamenty, super beton musiał być postawiony, że ta, te, czajcie o co chodzi. No i zdobywają tą wieżę, co nie? No ale jest tak, że oni zostawili tam jakby rękawicę cyborga, no i ta rękawica cyborga poprzez tam, wiecie, jakieś tam fale radiowe i tak dalej, łączy się z nim, no i dzięki temu oni jakby ją odbijają tą wieżę. No i podczas tego wywalenia Slate ujawnia, że ich prawdziwą misją jest wysłanie wiadomości do ekipy Tytanów, że oni są i że mają się mieć na baczności. No i przy okazji potem wpada starsza siostra gwiazdki, Kometa, która kratnie większość uwagi sprawiając, że gwiazdka czuje się niekochana i niedoceniana. Odwiedziła Ziemię Kometa specjalnie, aby jej siostra gwiazdka została schwytana zamiast niej za zbrodnie, które to tamta zrobiła. W końcu jednak zostaje schwytana, a Robin zapewnia gwiazdkę, że jest ceniona i niezastąpiona dla zespołu. Znaczy dla niego, no, mówmy się, że dla zespołu to się tak... No nie umie w emocje. Ale czuć potencjał, kochani. Masz potencjał. W międzyczasie pojawia się nowy wróg, włamanie do więzienia Jinderok. On się nazywa Atlas bodajże. No i próbuje go powstrzymać, no i ale zespół zostaje pokonany, a Cyborg obwinia za wszystko Robina. W międzyczasie Slate, bo on tam pracował dla tego Slade'a, budzi ziomeczka, który nazywa się Plazma. Potwór, któremu stawiają czoła temu potworowi, co nie? Cyborg się ostatecznie odpochowywuje, no i wiecie jak jest. Współpraca i typ zostaje pokonany, ale Slate ustanawia coś innego. Pewnej nocy Tytani stawiają czoła Grzmotowi i Błyskowi, takiej parze bliźniaków, którzy to dla własnej rozgrywki sieją zniszczenie. Tajemniczy nieznajomy, wiadomo, że to Slate, manipuluje nimi i tworzą ognistego potwora. Ale w końcu zdają sobie sprawę, że oni, wiecie, jakby tworzą destrukcję, no i robią deszcz, który tego potwora pokonuje. Po bitwie Robin odkrywa, że ten nieznajomy, który stał za tym wszystkim, to jest Slate w przebraniu, któremu znowu udaje się uciec. Następnie gang spotyka nowego złoczyńcę, Czerwonego X-a, którym okazuje się Robin w przebraniu. Kradnie chipy komputerowe, aby Slate mógł się z nim zaprzyjaźnić. Ale Tytani są tego mega nieświadomi. Obsesja Robina na punkcie Slade'a doprowadza do rozłamu z kolegami z drużyny, którzy czują się zdradzeni. Po jego wyczynach odkrywają, że Slade cały czas był krok przed nimi.
i że wiedział, że Robin to X. Zespół przestał dodatkowo Robinowi ufać. Tytani dowiadują się o detonatorach rozsianych po całym mieście i są gotowi znaleźć Slade'a, ale gniew Robina doprowadza do rozłamu w zespole. Śledzą lokalizację Slade'a, ale okazuje się, że jest to przynęta, a Slade ujawnia swój prawdziwy plan. Robin jako jego uczeń potajemnie wszczepił sondy młodym tytanom do krwioobiegu i ten Slade zagroził, że aktywuje te, wiecie, sondy, które kropią tych tytanów, jeśli Robin się nie posłucha, co nie? No i Robin zgadza się być uczniem Slade'a, aby ocalić swoich przyjaciół. Slade używa Robina jako pionka, a tytani decydują się go uratować. Jednak plan mocno się komplikuje, gdy Slade aktywuje sondy. Robin jednak sprytnym ruchem 200 IQ, wszystko albo nic, postanawia wszczepić sobie dodatkowo te sondę, no i wiecie, Slade ma takie, no nie chcecie kropnąć i wiecie, oszczędza tych wszystkich tytanów. I w końcu udało im się niby pokonać tego Slade'a. I on ucieka i niby zespół znowu git, znowu razem wszyscy, ale Slade wróci. Zobaczymy go ponownie, ale witamy Terę. Potężną i tajemniczą dziewczynę mogącą manipulować kamieniami, grawitacją, chyba bardziej kamieniami. Która pojawia się w Jump City i imponuje młodym tytanom swoją niesamowitą mocą. Bestia się w niej zakochuje, to takie było cute, urocze. Ale nie zna jej mrocznego sekretu, że Slade chce ją potajemnie nauczyć kontroli nad swoim darem. No i ona właśnie nie ma kontroli na początku, opuszcza młodych tytanów, którzy zastanawiają się nad jej prawdziwą naturą. A tymczasem Slade obserwuje wszystko z cienia. Jakiś czas później Terra wraca do tych tytanów i udowadnia, że może kontrolować już swoje moce. A tytani stają w obliczu nowego zagrożenia. Slade tworzy mechaniczne wiertła, które niszczą im bazę, ale Terra ratuje ich dzięki swojej mocy i Robin akceptuje ją jako szóstego tytana. Jednak to coś ukrywam, ale to nic. Idziemy na randkę z bestią. I to jest taki cute, jest tak super. Czuć mięte przez rumianek. Ale okazuje się, że Terra pracuje ze Slade'em, który atakuje ich podczas randki. No i zdruzgotani tam wszyscy tytani, co nie? Teraz została teraz nową uczennicą Slade'a, no i jest zdeterminowana, aby zniszczyć młodych tytanów. Kombinezon Terry pozwala kontrolować Slade'owi właśnie jej moce. No wiecie, interfejs neuronowy i tak dalej. Pomimo to, bestia chce przekonać Terę, że nadal jest okej. Wierząc, że jest naprawdę nie jest zła. Tytani decydują się dać jej jeszcze jedną szansę, ale pomogła Slade'owi przejąć całe miasto. W końcu Terra uświadamia sobie prawdę o Slade'zie i próbuje uwolnić się od jego kontroli. Walczy z nim, wrzuca go do lawy, a ostatecznie sama później, chcąc nie wywołać erupcji w całym mieście, poświęca siebie i zamienia się w kamień, coś a la kamień. No a tytani czczą ją jako tego tytana szóstego i obiecują, że kiedyś ogarną, jak mają ją, wiecie. Ocalić. I ocalą. Spokojnie, ona wróci. I próbując odkryć przyczynę coraz więcej, coraz mocniejszej, rozwijającej się przestępczości, młodzi tytani wysyłają cyborga na tajną misję w przebraniu kamienia, gdzie zdobywa zaufanie tamtejszych właśnie Jinx, Mamuta, Jinx najbardziej, bo to widać, że czuć mięta przez rumenek, i tego Gizmo, co nie? I ona tam, że mówisz, zdradziłeś, no, ciężka sytuacja, co nie? Ale wracając. Poznaje tam brata Krwiaka, dyrektora Roju. Odkrywa, że jego plan dotyczy zbudowania wzmacniacza jonowego, potężnego urządzenia finansowanego z rabunków. Jednak Krwiak ujawnia prawdziwą tożsamość cyborga i manipuluje nim, obiecując znowu jakimś cudem uczynić go człowiekiem. Podczas konfrontacji z tytanami cyborg jednak bierze swoją prawdziwą tożsamość, wiecie, bros before, wiadomo co, no i walczy z Krwiakiem. Rozwala bazę Roju i jest generalnie grubo. Żal tylko tej Jinx. Znaczy w sensie, no nie, no ona jest zła, co nie, ale wiecie o co chodzi. I pewnego dnia maska Slade'a, która nie jakimś cudem nie, znaczy uratowała się od wulkanu, zaczyna złowrogo świecić. I tytani zastanawiają się nad jego potencjalnym powrotem. Ja cię kręcę. Potem Raven przypadkowo wypuszcza potężnego smoka Malchiora, no i potem walczą i no Raven sobie daje radę i udaje się jej go ponownie zapieczętować. Obejmuje nawet bestię, bo on jej pomagał i to też jest takie urocze, co nie. No ona czuje się z nim mniej samotna, no to nie wiem, to może go mieć za przyjaciela, no kurwa. Nie wiem. Daj znać w komentarzu. Wpada wodnik, tak, ten, którego Robin ma za największego wroga, i mówi, że Krwiak stworzył rezonator dźwiękowy z planów cyborga i planuje zalać miasto za pomocą wszystkiego. Wyrusza cyborg wraz z, o Jezus Maria, jak ona się nazywa, żądło chyba bodajże, na misję i no działają razem. Znajdują Krwiaka i no niby jest git. A, i ważne, że formuje się nowa fila tytanów. Oni się nazywają nie Teen Titans, tylko East Titans, a u nas się nazywa po polsku Tytani Wschodu. I no chce, aby ta grupa, aby cyborg nimi rządził.
Cyborg jedzie na wyjazd, on tam niby zostaje, co nie? Tam mamy tego Speediego, Łucznika, Wodnika i bliźniaków Massimentos. Por favor, oni tam po hiszpańsku jadą mocno. I pod przewodnictwem Cyborga stawiają się walczyć z tym krwiakiem i Cyborg zostaje. Potem okazuje się, że ci Tytani Wschodu są zahipnotyzowani przez tego doktora krwiaka i dzieje się imba, porywają Cyborga, wpadają nasi Tytani jakimś magicznym cudem, to wiecie, dzieje się imba taka, że ten Cyborg później ostatecznie z tym krwiakiem walczy. Ten krwiak, który zrobił się na Cyborga, dziwne, no ale wiecie, ostatecznie pokonują go. Cyborg ponownie wraca do naszego oddziału, a tymi Tytanami Wschodu zarządza właśnie ta rządu. Slade wraca z nowymi planami, w których no, jest Raven. I przeznaczenie Raven zmusza ją do zniszczenia świata. Okazuje się, że został wskrzeszony przez Trigona, który oferuje mu z powrotem swoje ciało i krew, jeśli zgodzi się mu po prostu pomóc. I tak wypala ślady na ramieniu Raven i mówi jej, że portal należy otworzyć. Slade twierdzi, że również może zniszczyć świat, a Raven jest przerażona wizją zrujnowanego świata. Później w ciemnej jaskini Slade rozmawia ze siłami zła, potwierdzając pierwsze zadanie, że zostało ukończone. W sensie, no, ziarno zakwitło w Raven. Jak to dziwnie brzmi z perspektywy. No koniec świata. Tytani odkrywają, że za symbolem Slade'a jest jakieś tajemnicze S i jest powiązane z mrocznym symbolem przeznaczenia Raven. No i ta mówi potem, że jest córką Trigona, całą to wiecie, sekret, który wam wcześniej mówiłem. No i kluczem do sprowadzenia go na ziemię, że ona jest to nie i pomimo mrocznej przepowiedni, której no jej koledzy zamierzają, wiecie, no damy radę, czy damy radę, tak, damy radę. No i Slade informuje Trigona, a Tytani przygotowują się do ostatecznej bitwy, aby ocalić świat przed zbliżającą się zagładą. Dzień jak co dzień. Wkrótce po tym, jak Tytani zbudowali pokój kwarantanny dla Raven, Trigon jednak manipuluje jej umysłem i zmusza ją do pójścia ze Slade'em, aby go wezwać i Slade teraz konfrontuje się z Trigonem w sprawie obiecanej nagrody, ale Trigon go zdradza, ponieważ dlaczego nie? Jest zły. I Tytani chcą przekonać Raven, aby zmieniła swój los, co nie, ale no bezskutecznie. Poświęca się, aby otworzyć portal i Trigon pojawia się pod koniec odcinka, on jest coś wielki. No i Trigon uwolnił swoje niszczycielskie moce, no i jest lipa na całej ziemi, wiadomo. Zostali tylko Tytani, którzy chcą walczyć z Trigonem. Bez Raven się nie da, co nie? Slade żyje i prowadzi ich do Raven. W sensie Robin idzie za Raven, co nie? I on ją tam znajduje jako takie dziecko i to jest chyba jej wewnętrzne dziecko, bo to jest takie psychologiczne bardziej nawiązanie. No przekonują ją i ja mam wtedy super miniaturkę, żeby was podkurwi. Świetnie. No i Robin znajduje tą młodą Raven. Młoda Raven nie ma żadnych mocy. Z drugiej strony Slade znajduje drzwi, które go robią znowu śmiertelnym. Robin i młoda Raven podobnie wpadają na resztę i łączą się z resztą, gdy Trigon nokautuje całą ekipę. Dzieje się coś nieciekawego. Oczy Raven robią się takie bardzo mroczne. No i zaczynają świecić na biało i ona wraca do swojego prawdziwego wieku i pokonują go białą magią, zaprzeczając związkowi z ojcem czy coś, nie wiem jak to brzmi. Chodzi o to, że wiecie, że odcina te, nie wiem, pędy, nie wiem, te korzenie, te, nie wiem, gałązki, że powiązają z ojcem, o to chodzi. No i wiecie, siła przyjaźni, wraca świat Jungi. No i koniec z wersją Cartoon Network. Ale co było dalej? Bo było dalej. No, Tytani stają przed wyzwaniem, który nazywa się Doom Patrol. Doom Patrol zostaje schwytany przez Bractwo Zła i Tytani wkraczają do akcji i jednocześnie jednoczą swoje siły, aby stawić czoła Bractwu i położyć kres jego niegodziwym planom. Wiecie, ten Immortus jest cały. No i wkrótce po tym, jak Bractwo zaczyna porywać młodych Tytanów, młodych bohaterów w zasadzie, a Tytani nie mają innego wyboru, jak tylko zebrać się i, wiecie, była taka typiara, która nazywa się Madame Rogue, co nie? I ona tam potrafi zmieniać te ciała, co nie, i tak dalej, że jest nie do rozpoznania. No i ona będzie infiltrować niby tych młodych Tytanów. Infiltrować. No i dlatego dają każdemu Tytanowi nowy komunikator i nie wiedząc, że zaczyna się skoordynowany atak Bractwa. No i to daje im coś tam, wiecie, ten mózg jakby się pokazuje, co nie, i chcą go pokonać i porywają Robina i resztę. Niedobitki Tytanów na czele z Bestią, bo wiadomo, teraz jest jakby Ark z Bestią, mają im pomóc. No i tam jakby na pierzielanka jest Bractwo, jest, no wiecie, no tam jest ta akcja, co nie? No i Bestia pewnego dnia widzi dziewczynę. Tak, Tera wchodzi. No ale ona nie pamięta swojej przeszłości, jakby Bestia mówi, że cześć, to Tera, no ale nie pamięta swojej przeszłości, no to oni mówią, że to może być inna typiara, coś tam, ta Tera jest zapieczętowana w pomniku, idą, zobaczą. Nie! No i próbuje nauczyć ją jej mocy, co nie? No i odświeżyć pamięć, ale wszystko świstu, Tera poszła. No i w końcu pozwala jej odejść, no bo wiecie, jeżeli ktoś ci dał kosza, no to jedynym sposobem na to jest akceptacja, a nie ślepe bycie w obsesji na punkcie tej osoby. Wiadomo, to jest bardzo zdrowe. Godzi się ze stratą. No to nie jest ta sama dziewczyna, w której się zakochał, którą poznał. To nie jest ta sama Tera. I to jest trochę smutne,
ale z drugiej strony bardzo prawdziwe i pokazuje to, że jak powinno się normalnie podchodzić do relacji, co nie? Pamiętacie tego Japończyka, który jest pseudodemonem, Venomem, demonem też. Jakby rząd używa jego mocy wbrew woli i no, stworzył on masę minionków, no i masę złoczyńców, no i walczą z nimi. A po co ci mówię? Czy Robin i Gwiazdka byli razem? No tak, w ostatnim odcinku się pocałowali, tak romantycznie takie. Więc ja uważam, że są razem i mają super rodzinkę. Ja tak uważam, tak jest w moim mózgu, jest super. W sensie, brakuje mi takich, mi pasuje. W sensie jest jeszcze taka Liga Młodych, co nie? Też można ją omówić. Albo Ninjago też można omówić. Albo nie wiem, cokolwiek. Ani jak ma 700 odcinków na... Dobra, zrobię kiedyś. Nie wiem. No, dajcie znać, co byście chcieli w następnym odcinku. Bardzo chętnie, jak widzicie, wyskakujemy poza te różne formaty. Może was posłucha, może nie. Do następnego. Hejoś.